W dzisiejszym odcinku opowiem Państwu o tym, w jaki sposób substancja, która nazywa się resweratrol, którą możemy pozyskać na przykład ze skórek winogron, pozytywnie wpływa na funkcjonowanie witaminy D w naszym organizmie. Szanowni Państwo, ten odcinek nagrywam z tego powodu, że bardzo często słyszę od Państwa pytania, jak to się dzieje, że spożywam pokarmy bogate witaminą D albo suplementuję witaminę D, ale jej poziom w moim organizmie się nie podnosi albo w ogóle nie czuję efektów jej działania. W dzisiejszym odcinku postaram się Państwu wytłumaczyć, że przyjmowanie pojedynczych witamin czasami nie wystarczy do tego, by pokryć braki w naszym organizmie lub by dana witamina maksymalnie pełniła swoje funkcje w naszym ciele. Bo zauważmy proszę, że bardzo rzadko lub prawie wcale w normalnych produktach spożywczych nie występuje tylko i wyłącznie jeden pierwiastek czy jedna witamina. Bo na przykład w szpinaku nie występuje tylko i wyłącznie magnez, a w rybie tylko i wyłącznie witamina D. No to przejdźmy do tematu. Jakie korzyści zdrowotne odniesiemy łącząc resweratrol z witaminą D i dlaczego w ogóle resweratrol połączony z witaminą D da nam tak wspaniałe efekty prozdrowotne? Zanim Państwu o tym opowiem, przypomnę tylko, że jestem lekarzem, a ponieważ będę mówił o naturalnych sposobach zapobiegania chorobom, oświadczam, że wszystko, co teraz usłyszysz, jest poradą niemedyczną. Szanowni Państwo, okazuje się, iż resweratrol, czyli substancja, którą możemy odnaleźć na przykład w skórkach winogron czy rdestowcu japońskim, to substancja, która ma bardzo podobny profil działania do samej witaminy D. Zatem, jeśli w tym samym miejscu i czasie, w naszych jelitach, pojawi się resweratrol i witamina D, organizm poprzez zjawisko synergii, czyli współpracy dwóch substancji o podobnym profilu działania, aktywuje wspólnie kontrolowane procesy, ponieważ będą one przebiegały ze wzmożoną siłą, a efekt i korzyść dla naszego organizmu będą większe. Jest jeszcze druga płaszczyzna tego współdziałania. Resweratrol jest pewnego rodzaju sygnałem, że wraz z pokarmem, z którym przybył, znajdują się inne, bardzo pożyteczne polifenole, które także mogą usprawnić działanie witaminy D. Czyli organizm będzie mógł wykorzystać mniejsze zasoby witaminy D i część z tych zasobów zostawić sobie na przykład na później, bo wraz z pożywieniem otrzymał substancje, które już nie tylko wzmacniają, ale nawet i zastępują działanie witaminy D na niektórych płaszczyznach. To dla organizmu oznacza oszczędność. Więcej na ten temat możemy przeczytać w tej naukowej książce Bioaktywne polifenole ze skórki winogron profesora Stewarta i Roba z naukowego wydawnictwa Springer. No dobrze, skoro znamy już troszkę podstaw, dlaczego połączenie tych dwóch substancji może być korzystne dla naszego organizmu, to powiedzmy sobie, jakie korzyści zdrowotne odniesiemy, łącząc te dwie substancje razem. Przypomnę tylko, że część badań naukowych, na które się powołam, była prowadzona także na zwierzętach, więc siła dowodów naukowych w niektórych momentach będzie większa, w niektórych mniejsza. Ale najważniejsze jest to, że jest to naturalna substancja, która w normalnych ilościach nie ma negatywnego wpływu na nasze zdrowie. Więc nawet jeśli niektóre z badań teoretycznie na zwierzętach nie przełożyłyby się na wyniki u ludzi, to tak czy siak na połączeniu witaminy D z resweratrolem i tak nic nie stracimy, bo sobie nie zaszkodzimy. Po pierwsze, połączenie resweratrolu oraz witaminy D bardzo pozytywnie wpływa na pracę jajników. Odnośnik do tej pracy naukowej oczywiście zostawię w opisie tego filmu, a w dużym skrócie możemy powiedzieć, że resweratrol poprzez swoją strukturę i wpływ na receptory w zakresie jajników może poprawiać ich pracę w momencie, kiedy kobieta ma zaburzenia hormonalne, ponieważ resweratrol może symulować działanie kobiecych hormonów płciowych. Natomiast bardzo ważne jest tutaj także witamina D. Współpraca witaminy D z resweratrolem w tym miejscu polega na tym, że resweratrol sprawniej przedostaje się do tkanki jajników dzięki właśnie obecności witaminy D. I to jest pierwsze miejsce, gdzie uwidacznia się fantastyczne współdziałanie resweratrolu oraz witaminy D. Czyli w dużym uproszczeniu, bez względu na charakter pierwszego punktu, wiemy już, że witamina D ułatwia transport resweratrolu do różnych tkanek naszego ciała.
No to teraz powiedzmy o punkcie drugim, czyli o działaniu w przeciwną stronę. Jak się okazuje, resweratrol powoduje, że witamina D działa mocniej, ponieważ sprawia, że witamina D, łącząc się ze swoim receptorem, który aktywuje już działanie witaminy D, to resweratrol powoduje, że ta sygnalizacja witaminy D jest mocniejsza. To w konsekwencji prowadzi do tego, że mniejsze ilości witaminy D mogą spowodować ten sam efekt lub efekt działania witaminy D w tej samej ilości będzie silniejszy. I tu bym chciał właśnie przedstawić dowody naukowe. Badanie z 2015 roku. Resweratrol wzmacnia sygnalizację witaminy D i jej receptorów jądrowych. W treści czytamy. W testach opartych o receptory witaminy D w komórkach nerek okrężnicy i mioblastów transkrypcja, w której pośredniczy receptor witaminy D, została aktywowana przez resweratrol i zaobserwowano kooperatywny wpływ na aktywację resweratrolu na witaminę D. Następnie trzeba powiedzieć, że połączenie resweratrolu z witaminą D spowalnia spadek funkcji poznawczych, czyli naszej pamięci, zdolności posługiwania się rozumem czy naszej koncentracji. To akurat może być korzystne połączenie dla osób, które chorują na choroby wpływające na przykład na naszą pamięć, a jedną z takich chorób jest na przykład choroba Alzheimera. Dalej, krytycznie ważną informacją dla wielu osób jest to, że połączenie resweratrolu oraz witaminy D, ale także i witaminy K, i na końcu to Państwu wytłumaczę, dlaczego jeszcze witaminy K, to połączenie resweratrolu i witaminy D i witaminy K bardzo pozytywnie wpływa na ryzyko rozwoju chorób sercowo-naczyniowych, czyli chorób, które na dzień dzisiejszy niestety są główną przyczyną zgonów z wszystkich chorób przewlekłych na świecie. No i tutaj oczywiście musimy pokazać dowód naukowy. Badanie z 2014 roku. Resweratrol, inozytol, witamina D oraz witamina K w profilaktyce ryzyka chorób sercowo-naczyniowych i osteoporozy. Nowe podejście w okresie około- oraz pomenopauzalnym. W podsumowaniu czytamy. Suplement zawierający resweratrol, inozytol, witaminę K oraz witaminę D daje kobietom nowe możliwości w okresie przed- i po menopauzie. Tych zależności między witaminą D oraz resweratrolem jest dużo więcej, a ponieważ to bardzo rozległy temat, kolejne zależności i korzyści dla naszego zdrowia omówimy w innych odcinkach. Ale tutaj chciałbym jeszcze na chwilę się zatrzymać w tematyce resweratrolu. Jak już niejednokrotnie mówiłem na moim kanale, resweratrol możemy pozyskać z różnych roślin. Najczęściej pozyskuje się go ze skórek winogron albo rdestowca japońskiego. Ten resweratrol pozyskany z rdestowca japońskiego jest tańszy u producentów, dlatego chętniej inni producenci wkładają go do swoich suplementów. Pomijam fakt, co dowodziłem badaniem naukowym, że rdestowiec japoński ma silną zdolność do kumulacji metali ciężkich. Ale to wcale nie oznacza, że suplement z resweratrolem wytworzony z rdestowca japońskiego będzie metale ciężkie posiadał w nadmiernej ilości. Ponieważ producenci suplementów diety, a w tym i ja, bo ja także suplementy produkuję, jesteśmy zmuszeni do wykonania szeregu badań, a w tym na obecność metali ciężkich. Ale resweratrol ze skórek winogron, w odróżnieniu od tego z rdestowca, będzie różnił się jeszcze innymi zależnościami. Ten resweratrol ze skórek winogron, o czym piszę w tej naukowej książce, którą już pokazywałem, czyli bioaktywne polifenole ze skórek winogron, zawsze będzie zawarty w ekstrakcie, czyli w tym ekstrakcie ze skórek winogron, w którym znajduje się resweratrol, będą jeszcze inne bardzo cenne polifenole dla naszego zdrowia, a między innymi polidatyna. I w dwóch słowach wytłumaczę Państwu, dlaczego mówię o innych polifenolach, które nierzadko swoją siłą działania i korzyściami dla naszego zdrowia mogą dorównywać samemu resweratrolowi. Więc skupmy się już tylko i wyłącznie na resweratrolu pozyskanym ze skórek winogron. Szanowni Państwo, to jaki resweratrol ze skórek winogron kupimy, także będzie miało znaczenie i wpływ na jego skuteczność. Ponieważ jak się okazuje, na ziemiach bogatych w selen oraz bor rośnie winogron, z którego potem skórki dadzą nam ekstrakt bogatszy na przykład w polidatynę.
czyli ten drugi bardzo ważny polifenol zaraz po resweratrolu, który także znajduje się właśnie w tym wyciągu ze skórek winogron. I to jest klucz do sukcesu działania resweratrolu. Ja jako producent suplementów diety najpierw przeanalizowałem sytuację, później w miejscu, w którym już wiedziałem, że chcę kupić ekstrakt ze skórek winogron, u różnych dostawców kupiłem ich surowce. I dopiero po właściwym badaniu wiedziałem, który producent, będąc tego świadomym lub nawet nie, ma najkorzystniejsze dla mnie proporcje wszystkich polifenoli zawartych w skórce winogron. A sam ten proces, o czym pewnie już nieraz mówiłem, zajął mi mniej więcej 1,5 roku. Więc to nie zawsze jest tak, że jeśli piszę na opakowaniu danego suplementu, że znajduje się w nim resweratrol, to za każdym razem będzie działał on tak samo. Bo po pierwsze, sprawdźcie, z czego jest wyprodukowany, a po drugie, jeśli już na przykład wybierzecie ten ze skórek winogron, to musicie uwierzyć sprzedawcy, że ma on odpowiednią wiedzę, żeby odpowiedni resweratrol kupić. I to by było na tyle chyba w dzisiejszym odcinku. Bardzo się cieszę, że dzisiaj się ponownie spotkaliście na moim kanale i żegnając się dzisiaj, życzę Państwu miłego dnia. Do usłyszenia.